Filip Lewandowski, MMA Roxy, Michał Wlazło na Fame MMA, oczywiście w narożniku Mateusza Murańskiego. Tak jest. No kawał dobrej roboty, dobrze bardzo Mateusz dzisiaj wyglądał, myślę, że fajne zwycięstwo. Fajne, słuchał przede wszystkim, słuchał, zachował spokój, zimną głowę, nie leciał po jednej ciosie do przodu od razu, bo widać, tak, ten spokój i progres przede wszystkim. Jak ciężko trenuje Mateusz, gdybyś mógł o tym trochę opowiedzieć, bo jak rozumiem nie wziąłbyś pod skrzydła pewnie osoby, która gdzieś tam, wiesz, byłaby takim freakfighterem olewającym treningi, nazwijmy to. No myślę, że razem z Robertem, tu Robert Maruszak jest głównym trenerem, ja jestem drugim. Przede wszystkim nie przyjechalibyśmy tu, żebyśmy nie wierzyli w to, że to może się udać, a byliśmy pewni, że to się uda. Trenuje ciężko, przychodzi na treningi, uczy się, na sparingach, no wiadomo, że dociąża mocno, ale daje radę. Nie poddaje się. Żałujecie, że tych łokci nie było? Wiesz co, myślę, że mogłoby to się wtedy szybciej skończyć troszeczkę, nie? Troszeczkę szybciej mogłoby się skończyć, ale to już jest włodarzy sprawa. Jeżeli nie pozwolili, mają w tym jakiś cel. A walka i tak była ciekawa. Jaki mieliście plan na Alana? No taki, jak to wyglądało. Czyli usadzić i później dobić w parterze. No obalenia trenowaliśmy, obrony przed obaleniami. Wszystko wyszło. Co dalej dla Mateusza, bo on chce celować w te najwyższe tutaj trofea, jeżeli chodzi o Fame, czyli o pas. Chce celować bardzo dobrze, no trzeba mieć ambicje. Myślę, że jeżeli taka decyzja zapadnie, jeżeli będzie zgoda włodarzy, no to my jak najbardziej pomożemy w tym. Pan Jacek też u Was trenuje? Też mama Mateusza też z Wami trenuje? Z Robertem. Mhm. No dobra, słuchaj, wszystko ode mnie. Ciekawe, co się dzieje, ale niech się Mateusz rozwija i idzie dalej. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dzięki serdeczne, dzięki.